Czy było coś, co zaskoczyło Ciebie na planie Miszmasz? Że było za mało kamperów dla aktorów. A coś z fabuły zaskoczyło Ciebie? Moja postać Piotrusia, którą tutaj gram, jest postacią, która oscylowała w okolicach paru scen. Dla mnie zaskoczeniem było to, jak trudna się okazała to w realizacji postać. Jak bardzo wymagająca ode mnie psychologicznego podejścia do niej. I nie ukrywam, że to była jedna z najtrudniejszych postaci, jaką do tej pory miałem zagrać, bo właśnie tak jak mówię, w kilku scenach trzeba było zmieścić tak pojemną postać, tak? Postać, która jest zbudowana nie tylko na relacji ze swoją obecną żoną, ale na relacji z rodzicami, na tym, jakie ma deficyty, jakie ma, co wyniósł z tego, z domu jego i kim mógłby być, no bo to było bardzo trudne. To było to, żeby tak sobie to wszystko poukładać, żeby to wszystko do siebie pasowało, żeby nie okazało się, że w kolejnych scenach wyjdzie na to, że to nie miało wszystko sensu, to co robiliśmy, bo to się wszystko nie składa. Ale wierzę, że się udało. No, niestety paru rzeczy jakby zostały wycięte, które myśmy z reżyserem dokładali, zaczerpnięte jakby w odniesieniu do tej pierwszej części, takie jest prawo producentów i final cutu, nie? Ostatecznego jakby cięcia. Ale i tak jestem zadowolony bardzo, że ktoś na skutek naszych, moich, mojego, mojej menadżerki, skutek jakby podpowiedzi, że jakby nie, może nie to postać, którą oni by chcieli, że produkcja, żebym zagrał, tylko właśnie Piotrusia. Cieszę się, że jakby uwierzyli w to i zobaczyli w tym jakby większą sprawę i w coś fajniejszego niż to, do czego jestem jakby brany pod uwagę, czy obsadzany w postaciach, które do tej pory grałem. Czy to jest jakby takie ryzyko, które myślę, że się opłaciło. Znaczy jestem przekonany.